Witamy serdecznie teraz, tym razem z tłuszcza, z boiska przy ulicy Łąkowej. Pierwsza liga właśnie zaczęła zmagania, bo pierwsze dwa mecze się nie odbyły. Wuhan odpuściło mecz z Puchatymi, Klimak również odpuścił mecz z Team Hangoverem, więc jest nam bardzo przykro, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Świetne widowisko zgotowali nam zawodnicy nadburzanki i wyższej półki. Przed naszymi kamerami Radek Mędrzycki, reprezentant nadburzanki i chyba czołowa postać w dniu dzisiejszym, jak i w całym sezonie. Witam bardzo serdecznie. Czołowa postać czy nie? No nie wiem, no staram się jak mogę. Nie, no my tutaj organizatorzy uważamy, że no jeśli jesteś ty, to idzie robota, Czarek Urbanowski. Dzisiaj fakt, że ten skład wasz był dosyć mocny, bo i był Kamiński przyjechał, i Chmiel przyjechał, Pazio wrócił wypoczęty pewnie po tych wakacjach, więc to się wszystko odbiło na wyniku, który jest no pewnym zaskoczeniem, bo rozbić wyższą półkę, czyli lidera klasyfikacji pierwszej ligi, rozbić go to raz, ale rozbić go 11-2 to druga sprawa. No tak, udało się dzisiaj, fajnie pograliśmy, byli chłopaki. Jest skład, to można pograć. Widać to było od razu, te akcje się tam jakoś składały i wynik, przełożyło się to na wynik. No wychodziło wam praktycznie wszystko dzisiaj. No dzisiaj tak, czegoś żeśmy się nie dotknęli, to praktycznie wpadało do sieci. A powiedz mi, czy to jest przyjemność grania z taką drużyną jak wyższa półka, bo ta piłka, gra się po prostu piłką, nie gra się buzią i nie krzyczy, tylko po prostu słychać tą odbijającą się piłeczkę, futbolówkę, gole. Czy to jest łatwiej, czy ciężej? No, wydaje mi się, że łatwiej jest, wiesz, z takimi drużynami pograć, które też grają w piłkę. Na pewno pomimo wyniku też chłopaki trochę pograli, tam parę sytuacji mieli, gdzie przy odrobinie skuteczności ten wynik mógłby być taki trochę bardziej może zbliżony, ale na pewno dużo łatwiej. No dzisiaj w szeregach wyższej półki no zabrakło nam Kamińskiego, który pewnie tutaj z tyłu może poukładał i troszeczkę, nie wiem, no wiary tchnął w wyższą półkę. No dzisiaj przyćmiliście ich, no praktycznie w każdym aspekcie byliście lepsi, trochę się zaczęliście nawet bawić z nimi. No i po tym felernym starcie, gdzie z Santorynem zremisowaliście na start, później przegrana dosyć wysoka i to mogliśmy oglądać na naszym kanale YouTube'owym z Wuhan. Idziecie teraz do przodu. No tak jak powiedziałem, no początek był ciężki, ale to też z racji tego, że ciężko było zebrać ten skład, nie? I jak jest skład, no to ta gra jednak jest zupełnie inna. Czyli ja rozumiem, że tu utrzymujemy aspiracje na podium. No będziemy się starać. Ostatni mecz chyba w lidze będzie najbardziej ciekawy z Puchatymi, także spróbujemy coś. No i dokładnie, powalczyć, bo w poprzedniej edycji jesienią ten mecz był przełożony, nawet z Pawłem Głuszkiem w tygodniu dyskutowaliśmy o tej sytuacji. Był przełożony, to był hit całego sezonu, bo to mecz o mistrzostwo i tak naprawdę tam był remis z Ogrodzie. Tak, skończyło się 2-2, też fajny mecz, można było pograć tam Konrad z Adamem. Fajna też ekipa do pogrania w piłkę, przyjemnie się gra. No pewnie Konrad teraz z kontuzją się boryka i obstawiam, boję się, że już nie zobaczymy go tutaj na boisku w Tłuszczu, ale no Adam jak najbardziej, Tomek Domański, więc no i u was Paka, więc ja wiem, że ta forma jest i mam nadzieję, że mecz będzie lepsza. No i tak jak mówisz, ten ostatni mecz może przynieść ciekawe rozstrzygnięcia, no bo dzisiaj wyższa półka ograna, teraz musi uważać na to, co się będzie działo w tabeli, bo liga będzie ciekawsza przez ten wynik. No na pewno, no mówię, musimy zbierać ten skład, żeby wszyscy mogli i myślę, że wtedy jesteśmy w stanie powalczyć nawet o pierwsze miejsce. Super, Radek, dzięki wielkie, życzę zdrówka i powodzenia. Dziękuję.